was wszystkich przywitać dzisiaj. Szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy i wszystkich tych, którzy są z nami online. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Mam na początek kilka, w sumie jedno ogłoszenie. Chciałam wam przypomnieć wszystkim o kartach Proszę, dziękuję. Niestety, no nie widzimy się stacjonarnie, więc piszcie do nas DM-y na Facebooku i później po trzeciej piosence będziemy się modlić o to wszystko. Wszystko jest anonimowe i zapraszam. Kochani, będziemy teraz mieli czas uwielbienia, więc zachęcam was do tego, gdziekolwiek jesteście, czy jesteśmy tutaj, czy jesteście z nami przed ekranami. Będziemy teraz mieli czas uwielbienia i niech to będzie czas pełen radości, pełen pasji, pełen pokoju. Po prostu przyjdźmy i uwielbiajmy Boga.
prawdziwy pokój. Ojcze, chcemy dzisiaj śpiewać o Twoim zwycięstwie. O tym, jak zwyciężamy razem z Tobą w Twojej miłości, Ojcze. Chcemy uwielbić Ciebie dzisiaj. Chcemy poznawać Twoje serce, Tato. Proszę Ciebie, wypełniaj nas dzisiaj. To miłość Twa zwycięży świat. Nie walczę więc już ja. Podnoszę wzrok. Podnoszę wzrok, odrzucam strach i śpiewam, gdy wokół mrok. Bo nawet kiedy błądzę, nawet kiedy słabnę, ciemniejszą z nocy, ja ufam, Ty jesteś większy. Jezu, jesteś większy, Ty nigdy nie zawiedziesz. Będę Cię wielbić ze wszystkich moich sił i całym mym sercem. Oh, oh, oh. Dobrze wiem, do czego chcę, to Ty.
Nie słucham, co mówi do mnie lęk. Burza i mrok nie zniszczą mnie. Ja wierzę Ci, bo prawdy głos to Ty. Ogień nie może spalić mnie. Wzywam w modlitwie bitwę me. Dziś dobrze wiem, do czego chcę. To Ty. Bo nawet kiedy błądzę, nawet kiedy słabnę, Ci niżą z nocy, ja ufam. Jezu, jesteś wielki. Wznosić Twoją chwałę. Chcemy wielbić Twoje imię. W czasie, gdy burza szaleje w naszym życiu, Ojcze, my chcemy wyznawać, że Ty jesteś pokojem. Ty jesteś naszą nadzieją. Wiecie, ostatnio bardzo będziemy teraz śpiewać kolejną piosenkę i chciałabym powiedzieć coś przed tą piosenką, co mogłoby Was zachęcić, bo często po prostu przechodzimy taki czas w naszym życiu, który biblijnie też czasami nazywamy burzą w naszym życiu. I czytając Ewangelię Mateusza, historię o tym, jak Jezus ucisza burzę, bardzo gdzieś zainspirowało mnie to, że Jezus potrafi nie tylko uciszyć burzę, która jest tak namacalna w naszym życiu. My często oczekujemy jakichś znaków, czy oczekujemy jakichś cudów. I to jest naturalne. Ale myślę, że czymś naprawdę bardzo wyjątkowym i wartościowym jest, gdy mimo okoliczności, które się nie zmieniają, jesteśmy w stanie wyznać, że burza ustała w naszym życiu. Bo jesteśmy w stanie wyznać, że burza, która jest w nas, która panowała w nas, ustała. Myślę, że to jest naprawdę niezwykle cenne i ważne. I teraz będziemy śpiewać o tym, że nawet jeśli burza, kiedy panuje dookoła sztorm, kiedy burza panuje w nas, Jezus jest tym, który jest głosem pokoju, On jest głosem prawdy w naszym życiu. On jest w stanie uciszyć tą burzę, którą teraz być może przeżywasz. I cokolwiek się nie dzieje, chcę Cię zachęcić, żebyś wyznawał to oczami wiary, że ta burza minęła w Twoim życiu. Nawet jeśli tego teraz nie widzisz, wyznawaj to. Wyznawaj to przed Bogiem. W tej historii możemy też przeczytać, jak uczniowie bali się, jak byli zatrwożeni. I jedno pytanie, które zadał im Bóg, dlaczego nie macie wiary? Miejmy dzisiaj tą wiarę. Miejmy tą wiarę, że chociaż nie widzimy tego, to po prostu widzimy w naszym życiu zwycięstwo. Będziemy teraz śpiewać i uwielbiajmy to tymi słowami. Ojcze, chcę Ciebie uwielbiać, gdy wokół panuje sztorm, gdy burza panuje w naszym sercu. Ty uspokajasz sztorm, gdy wokół fale są, morze zna imię Twe. Ty uspokajasz mnie, gdy burza we mnie jest. Dobrze zna imię Twe. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Jezu, Jezu, uciszasz lęk. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Biorę nowy wdech jeszcze raz. Śpiewać chcę. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Jezu, Jezu, uciszasz.
wyciszasz lęk. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Zmienia to, gdzie jesteśmy w danym momencie w życiu. Dlatego chciałabym pomodlić się teraz. Nie dostaliśmy żadnych DM-ów, ale wierzę w to, że Bóg zmienia rzeczywistość. Zmienia to, w którym miejscu teraz jesteśmy. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś z każdą osobą, która jest teraz z nami online, czy jest z nami tutaj w rzeczywistości. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem cudów, Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Ty jesteś tym, który zmienia rzeczywistość. I wierzę w to, że teraz będziesz zmieniał rzeczywistość w Polsce. Będziesz zmieniał to na lepsze i będziesz rozwijał nas, żebyśmy my byli lepsi, żebyśmy dążyli do lepszego. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś niezastąpiony. Że Ty w każdej okoliczności znajdujesz plus i że Ty pokazujesz nam to, gdzie mamy szukać. Proszę Cię o to, żebyś pokazywał nam swoją rzeczywistość, to, gdzie chcesz nas zaprowadzić. To, dlaczego tak naprawdę jesteśmy tutaj i gdzie powinniśmy jeszcze być. Amen. Cała ciemność, na Twoje imię drży wszelki lęk. Na Twoje imię drży cała ciemność, na Twoje imię drży wszelka choroba. Na Twoje imię drży cała ciemność, na Twoje imię drży wszelki lęk. Na Twoje imię drży cała ciemność, na Twoje imię drży wszelka choroba. Na Twoje imię drży cała ciemność, na Twoje imię drży wszelka choroba. Cała ciemność, na Twoje imię drży wszelki lęk. Ojcze, ogłaszajmy to imię. Jezu, 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 Jezu. Znika gdzieś.
Panie, tak dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, Panie, który jest ponad każdą okolicznością. Ty jesteś Bogiem, który, Ojcze, nigdy się nie spóźnia i na którego, Panie, Słowo drży wszystko, co jest na tej ziemi, drży wszystkie nasze przeciwności. Dziękujemy Tobie, Boże, Ty jesteś ponad każdy problem, jesteś ponad każdym złą rzeczą w naszym życiu. Dziękuję Tobie za to, że jesteś dobry, Panie, i zawsze pozostajesz dobry, że jesteś zawsze ten sam, i że mamy tak kochającego Ojca w niebie jak Ty. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen, amen, amen. Kochani, możemy zaklaskać dla naszego Boga. Możemy podziękować naszemu zespołowi za to świetne uwielbienie. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Możecie teraz usiąść. Możecie sobie zbić piątkę ze sobą, przywitać się. Fajnie, że tu jesteście. Witamy Was również bardzo serdecznie, wszystkich, którzy jesteście online z nami dzisiaj. Super, że jesteście. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie świetny czas w Waszych domach, cokolwiek robicie. Czy tam pijecie kawę, herbatę, uczycie się, czy cokolwiek innego, to naprawdę witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Miejcie świetny czas i zachęcamy Was do komentowania, reakcji i w ogóle, żebyście byli razem z nami również online. Kochani, dzisiaj przed nami wyjątkowy poniedziałek, ponieważ mamy dzisiaj Church Talk. Będziemy rozmawiali sobie o dzisiejszym temacie, mianowicie o tym, co to znaczy być człowiekiem według Bożego serca. Jesteśmy dziś w listopadzie w serii Serce, Boże Serce. Rozmawiamy o Bożym sercu, o tym, jak się inspirować z tego serducha i brać te wszystkie dobre rzeczy do swojego życia. A dzisiejszym podtytułem właśnie jest Człowiek według Bożego serca. I co to w ogóle oznacza? Zanim zaczniemy, zanim zaproszę naszych gości tutaj wspaniałych, to przeczytam fragment z Bożego Słowa, a mianowicie z drugiej księgi Samuela, z 11 rozdziału. To będzie troszeczkę dłuższy fragment, więc oczywiście wszystko będzie wyświetlone tutaj, a jeżeli macie być może Biblię również w swoich domach, to będziecie otworzyć i wspólnie przejdziemy przez tą historię, bo to nam po prostu ułatwi rozmowę. Cała rozmowa będzie się opierała właśnie o tą historię, więc możemy teraz zanurkować w nasze Biblię i poczytać o tym, mianowicie o królu Dawidzie, bo w tych czasach dzieje się ta historia. Król Dawid, wspaniały przywódca, wielki przywódca, można by było nawet powiedzieć idealny przywódca, no ale czy na pewno tak było, czy był człowiekiem, który był tak bardzo idealny? I ta historia właśnie troszkę nam odpowiada na to pytanie. 11 rozdział od 1 wersetu czytamy tak. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem, i ci sprądowali ziemię Amonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia, w porze wieczoru, Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu. To Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej. Po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie, w trakcie oczyszczania się. Wkrótce okazało się, że Batrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi, jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba. Przyślij do mnie Uriasza Hetytę. I Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba i powodzenie wojska wojny. W końcu Dawid zwolnił go. Idź już, Uriaszu, do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu. Ułożył się do snu w pałacowej bramie.
razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał: czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział: skrzynia pańska, Izrael i Juda przybywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza: pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana. Rano Dawid napisał list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak: poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpicie od niego, tak by został ugodzony i poległ. W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga. I kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy Dawida padło. Wśród poległych był też Uriasz Chetyta. Wtedy Joab postanowił wysłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy. I przyspieszając, posłaniec idzie do Dawida, donosi mu o tym: hej Dawidzie, twój plan zadziałał, Uriasz nie żyje, zamordowałeś go. I Uriasz mówi mu tak. Wtedy Dawid polecił posłańcowi: dodaj Joabowi otuchy. Powiedz mu: nie przejmuj się tym nieszczęściem. Miecz pochłania raz tego, raz innego. Wzmocnij raczej natarcie na miasto i zbóż je. Gdy żona Uriasza usłyszała, że jej mąż poległ, upłakiwała go. A kiedy minął czas żałoby, Dawid posłał po nią i sprowadził ją do swojego domu. Została ona jego żoną i urodziła mu syna. To jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za złą rzecz. No, jak widzicie, historia jest dosyć tragiczna, historia jest dosyć hardkorowa, historia jest na pewno nieidealna i nie w idealnym świetle przedstawia nam króla Dawida. I właśnie o tej historii dzisiaj sobie chcemy porozmawiać i tą historię sobie chcemy przełożyć na nasze życie, co i jak. Dlatego chciałem teraz zaprosić tutaj do siebie Mateusza i Szymona. Możemy zaklaskać dla nich, dodać im otuchy i właśnie porozmawiamy sobie o tym, co to za historia. Witam was, panowie, witam, dzień dobry, hej, zapraszam. Już tutaj butelki strzelają. No właśnie, panowie, dzisiaj rozmawiamy sobie o królu Dawidzie, o jego życiu trochę, o tym, czy jest tak idealnym człowiekiem, jak mogłoby się nam było wydawać. Bo mamy podtytuł naszego dzisiejszego poniedziałku: człowiek według Bożego serca. I myślimy sobie tutaj: człowiek według Bożego serca? Na pewno nie ten, o którym przeczytaliśmy. Na pewno nie ten, który wziął sobie czyjąś żonę, po czym wymyślił, jak zabić jej męża, a potem wziął ją do siebie i żył z nim, jakby nic nigdy się nie stało. I no właśnie, może byśmy wyjaśnili troszeczkę to pojęcie człowieka według Bożego serca i co to w ogóle znaczy być człowiekiem według Bożego serca, bo wielu z nas, jak tu jesteśmy, być może oglądamy to online, możemy sobie pomyśleć, to na pewno znaczy żyć idealnym życiem, nie popełniać błędów, to na pewno znaczy po prostu być takim perfekto, wtedy zasłużymy sobie na status Bożego człowieka, człowieka według Bożego serca. No właśnie, Mati, i czy to tak do końca jest, czy masz na to troszeczkę inną perspektywę? Tak zaskoczę, od razu odpowiem na pytanie. Nie, tak nie jest. No, jesteśmy ludźmi, poramy się z różnymi rzeczami. Jest ciężko czasami i popełniamy różnego rodzaju błędy. Czasami skopiamy sprawę bardzo mocno. No i nie jesteśmy idealni. Gdybyśmy byli idealni, byśmy w ogóle nie potrzebowali Boga, a ofiara Jezusa na krzyżu byłaby totalnie zbędna. I też widać po Dawidzie, który jest człowiekiem według Bożego serca, no nie zachował się najlepiej, nie? Tak pokrótce mówiąc. Nie każdy z nas pora się z takimi ciężkimi rzeczami jak Dawid. Nie każdego błędy może są takiej skali jak jego błędy, z ludzkiego punktu widzenia oczywiście. I to, że popełniały błędy, jest rzeczą naturalną. A to, że jesteśmy grzeszni, to jest no, nasza natura człowieka.
I sami nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić na pewno i dlatego potrzebujemy Boga w naszym życiu. I tak samo, co też zobaczymy w dalszej części historii, Dawid potrzebuje Boga w swoim sercu bardziej niż to widać w tym momencie. W tym momencie popełnił pewne błędne ludzkie decyzje i w momencie podejmowania tych decyzji w ogóle nie myślał o tym, do czego to będzie prowadziło, do jakich konsekwencji to doprowadzi ostatecznie. I no, bycie człowiekiem według Bożego serca to nie jest bycie świętoszkiem, bo po prostu my nie jesteśmy w stanie być świętoszkami, nie oszukujmy się. Bo czasami jest tak, że mogłoby się wydawać, że jako młodzi ludzie, jako chrześcijanie właśnie, którzy właśnie uważają się za Boże dzieci, uważają się za tych, których Bóg kocha. I tak naprawdę ludzie, którzy patrzą na to z Bogu, którzy obserwują nas, mogą powiedzieć sobie, kiedy nas nie znają, często myślą sobie, Kościół, chrześcijanin, na bank teraz przyjdzie jakiś gościu w białej szacie, ze złożonymi ręczkami na uczelnię i będzie omijał ludzi, nie będzie, będzie idealny, nie będzie pasował do naszego środowiska. Właśnie, a prawda jest taka, że no, pokazujemy zupełnie inny stereotyp chrześcijanina, jako tak naprawdę człowieka, który jest omylny, człowieka, który popełnia błędy. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy w naszym życiu gdzieś, w codziennym życiu z Bogiem, ale także w życiu z innymi ludźmi, nie budowali sobie takiego pomnika i nie stawiali pomnika, który mówi o tym, że życie w chrześcijaństwie jest życiem idealnym i tutaj nie ma miejsca na błędy, tutaj nie ma miejsca na upadki, tutaj nie ma miejsca na grzech, bo często, kiedy mówimy o tym, że jestem chrześcijaninem, jestem taki święty, to naprawdę nie zachęcamy ludzi do tego, aby spróbowali chrześcijaństwa, tylko stawiamy pomnik, który mówi im i oni sami sobie mówią, okej, to chyba chrześcijaństwo nie jest dla mnie, bo ja jestem zbyt niegrzeczny, robię za dużo błędów, za dużo grzeszę, nie mam tych standardów, na maksa tego nie spróbuję, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I to, co jest istotne, to to, żebyśmy chyba nie robili tego i właśnie, tak jak Mati mówisz, pokazywali tę perspektywę chrześcijaństwa jako normalnego życia, ale z perspektywą nieba i z perspektywą ludzi, których Bóg kocha. Super, ale idąc dalej, no właśnie, mówimy o tym, że chrześcijaństwo nie jest do końca idealne i ta historia, o której czytamy, właśnie mówi o tym, że no, Dawid, król Izraela, czyli król narodu, który był wybrany, który był tym narodem Bożym, popełnia taką rzecz, no właśnie, i popełnia taką rzecz, i co wtedy? I tu mam, Szymon, pytanie do ciebie, czy błędy w naszym życiu, czy pewien rodzaj grzech w naszym życiu, być może taki, nawet jak zrobił Dawid, być może mamy gorszy na swoim koncie, czy to nas przekreśla w Bożych oczach i czy od tego momentu spadamy kilka leveli na dół i jesteśmy gorsi, czy no właśnie, jak to jest? Wydaje mi się, że chyba każdy z nas gdzieś miał taki moment, że nie wiem, że popełnił jakiś błąd, bądź coś zgrzeszył i nagle myślisz sobie, kurde, nie wiem, jestem najgorszy, jakby Bóg skreślił mnie. Już nie istnieje dla Niego. I chyba każdy właśnie z nas miał taki moment. I to jest gdzieś tam jakieś takie kłamstwo, które też często pojawia się w naszej głowie. I jakby Bóg totalnie tak na nas nie patrzy. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy nie myśleli w taki sposób o sobie. I dla Boga też każdy grzech jest równy. I to też jakby pokazuje w tej historii Dawida właśnie, że on go nie skreślił ze względu na ten jego grzech, na ten jego błąd, który popełnił. I choć on powinien gdzieś jakby zostać już zbyty jakby z tego tronu i powinien po prostu odejść i gdzieś tam się zapętlał w tych swoich coraz to większych błędach. Nawet jak czytamy tam w historii, kiedy potem przyszedł Natan do właśnie Dawida, to on, jak Natan opowiedział mu tą historię, to on sam jakby wydał praktycznie wyrok na siebie. Nawet nie wiedząc, że to było jakby na podstawie jego życia, ta metafora, to on sam wydał na siebie wyrok, bo sam wiedział, że osoba, która tak uczyniła, zasługuje na śmierć, zasługuje na po prostu karę największą. I jakby dla Boga w Biblii jest jasne, Bóg jasno stawia sytuację. Każdy grzech jest równy i za karą za grzech jest śmierć. Bez względu na to, co uczynimy, jakby tak to stawia sytuację. Ale jakby Nowy Testament, jakby pojawia się Jezus i on jakby zmienia totalnie sytuację, że po prostu nasz grzech jest po prostu zapłacony. I nie musimy żyć tym przeświadczeniem, że
jesteśmy straceni gdzieś. Właśnie, kontynuując tą myśl, myślisz, że właśnie przychodzi Jezus i wtedy co? Ważniejsze są uczynki i to, jakimi jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, to jak się staramy być dobrym chrześcijaninem, czy ważniejsza jest postawa naszego serca. Bo myślę, że to jest taki dylemat i takie pytanie, które zadaje sobie dużo ludzi w polskim chrześcijaństwie. Uczynki czy serce? Co przoduje? Co tu jest ważniejsze? I na podstawie tych historii też możemy właśnie chyba wyłonić pewną odpowiedź. Tak, tak, zdecydowanie. Chyba tak. Każdy z nas sobie zadaje to pytanie. I odpowiedzią jest serce. Jak widzimy na podstawie tej historii Dawida, że Bóg jakby widzi nasze uczynki i one są ważne, one mają znaczenie. To nie tak, że rób ta, co chce, ta jakby jest łaska i wszystko jest git. W jednym aspekcie tak, że jakby Bóg patrzy przede wszystkim na te nasze serce i jeżeli my popełniamy jakieś błędy i gdzieś tam żałujemy tego, to u Boga zawsze możemy znaleźć tę łaskę, tą drugą szansę, bo Bóg widzi, tak też jak w sumie Olek mówił w zeszłym tygodniu, że Jego łaska jest tu i teraz, On kocha nas tu i teraz i nawet jeżeli pewnie w przyszłości znowu coś się wydarzy, znowu popełnimy jakiś błąd, znowu potknie nam się noga, to Bóg kocha nas tu i teraz i ta Jego miłość jest bezmienna do nas. Właśnie myślę, że to co musimy jeszcze dodać, bo w tej całej historii, którą skończyliśmy czytać, dalej czytamy o tym, że przychodzi pewien człowiek do Dawida i właśnie mówi mu metaforycznie pewną historię, która tak naprawdę jest odzwierciedleniem tego, o czym czytaliśmy. I Dawid tutaj zaskoczonego i mówi, ten człowiek, który to zrobił, powinien ponieść śmierć. Niegodziwy czyn, najgorszy czyn, jaki można sobie wyobrazić, nie wiedząc o tym, że mówi sam o sobie. I ten człowiek mówi do niego, to ty jesteś tym człowiekiem, o którym mówię. I wtedy Dawid w końcu zrozumiał, czego się dopuścił. W końcu zrozumiał, że popełnił morderstwo, wziął żonę czyjegoś faceta, wykorzystał swoją władzę jako króla, to, że mógł to zrobić, to, że nie poniesie żadnych konsekwencji i w końcu zaczyna docierać do niego coś strasznego i coś, co zrobił i rodzi się pewna pokuta w jego życiu, zrozumienie tego, że kurczę, to, co zrobiłem, było totalnie złe, totalnie niegodziwe. Nie chcę tego w swoim życiu i zaczyna się pokuta, zaczyna przepraszać Boga za to, co się dzieje. Oczywiście Bóg jest pełen łaski, jak mówimy, Bóg patrzy się na postawę serca. W tamtym momencie postawa Dawida była taka, że był skruszony. Było mu głupio, było mu źle z tym, co zrobił, nagle się opamiętał, nagle przyszła refleksja do jego życia i czytamy o tym, że właśnie chciał, żeby Bóg mu wybaczył, chciał zmazać ze siebie to wszystko, co się stało i pójść dalej w swoim życiu. No ale czytamy również o tym, że pomimo wszystko, pomimo tej postawy, jaką reprezentował później już tego skruszenia, to dziecko, które było gdzieś owocem tej sytuacji, tego, że spał z czyjąś żoną, umiera. To dziecko zmarło. I myślę, że to jest w ogóle ważny aspekt, który możemy poruszyć w tej rozmowie, mianowicie pewnych konsekwencji naszych wyborów w naszym życiu. Bo możemy sobie powiedzieć, okej, skoro jest łaska, skoro Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, żeby umrzeć za mnie, po to, żeby zapłacić najwyższą cenę, po to, żeby dać mi łaskę, i abym ja sobie nie musiał zasłużyć na Jego miłość, no to tak naprawdę łaska jest przyzwoleniem na grzeszenie. Bo cokolwiek zrobię, cokolwiek odwalę w swoim życiu, będę mógł przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, przepraszam, jest mi głupio i wszystko będzie okej. I rzeczywiście, Bóg za każdym razem wybaczy, Bóg za każdym razem nas przyjmie, Bóg za każdym razem nas przytuli i powie, będzie lepiej, będzie dobrze, fajnie, że jesteś, ale musimy ponosić konsekwencje tego, co dzieje się w naszym życiu. Konsekwencje czynów, które wykonujemy. I pomimo tej postawy Dawida, on poniósł straszliwą cenę tego czynu, bo to dziecko odchodzi, to dziecko nie przeżyło, to dziecko umiera i Dawid strasznie cierpiał. Tak samo cierpiała Batrzeba i mnóstwo ludzi wokół nich cierpiało. Tak naprawdę w tej historii czytamy również o tym, że okej, Dawid wysyła Uriasza na śmierć, ale czytamy też o tym, że z Uriaszem poległo kilku innych żołnierzy. Czyli, że Dawid nie zabija tylko Uriasza, ale zabija kilku innych niewinnych wojowników, którzy tam byli. I to jest coś strasznego. Cała ta historia rodzi pewne konsekwencje i myślę, że to jest właśnie
bardzo istotne w naszym życiu. Żebyśmy nie wykorzystywali Bożego wybaczenia i Bożej łaski jako pozwolenia na robienie, co chcemy. Ale żebyśmy zawsze żyli z taką perspektywą tego, że okej, wszystko, co robię w swoim życiu, ma pewne konsekwencje, dobre albo złe. I żebyśmy szli z życiem, wybierając te dobre rzeczy. I fajny jest fragment w Piśmie Świętym, który możemy czytać o tym, że posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Nasze posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. I okej, Bóg za każdym razem przebaczy, ale Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, a nie przeprosin. I fajnie by było, gdybyśmy w naszym życiu za każdym razem, kiedy stoimy przed pewnym wyborem, pomyśleli sobie, chcę być posłuszny, a nie chcę przepraszać. I zawsze wybierali posłuszeństwo. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego, aby pamiętać o tym, że łaska to nie jest pozwolenie na wszystko i na grzech, ale łaska jest tym, co zwyciężyła grzech. I dzięki niej możemy przyjść do Jezusa. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, o którym nie możemy zapominać, po prostu będąc chrześcijanami, będąc ludźmi, którzy żyją w tej łasce. Ale idąc dalej, Mati, jak daleko można w ogóle zapędzić się, uciekając od konfrontacji swoich błędów? No bo widzimy w tej sytuacji, że Dawid krok po kroku przesuwał granice tego grzechu, który popełnił. Najpierw chciał, żeby Uriel wrócił do żony i z nią spał, żeby nie było na Dawida, później go upija, no ale kiedy nic mu nie wychodzi, no to postanawia, okej, zabiję go, żeby tylko się nie przyznać. I jak daleko właśnie możemy się zapędzić w tej całej sytuacji? Jak widać po historii Dawida, jego pierwszy grzeszny czyn, tak, miał kolejne konsekwencje. Też wszystko się zaczęło od tego, że w ogóle spojrzał na Batszebę, tak? Mógł w tej chwili stwierdzić, okej, dobra, zamykam oczy, odwracam się, podejmuję decyzję, odchodzę od tego. Ale podjął jedną decyzję, chciał się jeszcze czegoś dowiedzieć o niej, podążał krok po kroku. Kolejny grzech, kolejny błąd, rodził kolejny błąd, coraz większy. I próbował to naprawić po prostu, po ludzku patrząc, nie? Żeby było, no dobra, zamiotłem, załatwione, nie ma sprawy. Ale prawda jest taka, że on się zapętlał coraz bardziej i trzeba mieć świadomość po prostu tego, że jak my chcemy coś po ludzku naprawić, tak żeby po prostu zniknęło, żeby było spoko między ludźmi, żeby ludzie nas nie oceniali, to czasami sami siebie jeszcze bardziej wplątujemy, wkopujemy się jeszcze mocniej. I to widać po tej sytuacji, że właśnie, że Dawid chciał sprawić, że co, no że tak naprawdę powiedzmy, dobra, to dziecko Batszeby, to jest jej z Uriaszem wspólne dziecko, a nie przypadkowy bankart z po prostu wspólności Dawida i Batszeby. A to totalnie nie wyszło i doprowadziło do tego, że zmarło no wiele osób, tak? No nie wiadomo ile dokładnie, tak powiedziałeś. A więc my zapędzając się, możemy nawet nie mieć świadomości, jakie konsekwencje urodzi nasz kolejny czyn, kolejny błąd. I to prowadzi do miejsca krytycznego. Szczególnie, gdy nie jesteśmy w stanie po prostu stanąć twarzą w twarz i spojrzeć po ludzku w konsekwencje, które nas czekają. Nie? I uciekamy po prostu od tego, żeby to odwlec jak najdalej się da. No i jedyny moment, tak jak też przytoczyłeś to, co się dzieje dalej, nastał w momencie, kiedy Natan przyszedł do Dawida. I Dawid nawet nie miał świadomości w tej historii, tej przypowieści, którą powiedział mu Natan, że to może w ogóle chodzić o niego. Był ślepy na swój grzech po prostu. Myślał, że wszystko jest okej. Okay. Że no w sumie to się tak naprawdę nic nie stało. I dopiero jak zrozumiał, jak wielki był jego błąd, jego czyn, jak negatywny, jakie skutki były tego, to wtedy stwierdził, że muszę się ogarnąć, że nie, to tak nie może wyglądać. I konsekwencją tego była pokuta, były tygodnie jego postu, modlitwy, próba zmiany jego serca właśnie. I w tym miejscu jest ta postawa, której my możemy się uczyć od Dawida. Że jak ktoś nas napomina, ktoś nam mówi, ej mordo, robisz źle, to nie mówimy, w sumie będzie okej, nie, ogarnę to jakoś, tylko mówimy, ej, nie, no serio, jest źle, muszę coś z tym zrobić. Taka postawa serca jest potrzebna w tym miejscu, żebyśmy się nie obrażali na kogoś, że nie, no w sumie tylko raz to zrobiłem, to nic takiego, poradzimy sobie z tym, jakoś dam radę, przecież Bóg mi i tak przebaczy, więc będzie okej. To taka postawa, takie myślenie, no nie jest dobre właśnie. Postawa pokuty Dawida w tym miejscu powinna być dla nas zdecydowanie dobrą lekcją,
tego, jakie powinno być nasze serce nastawione do tego momentu zauważenia naszego błędu, jaki popełniliśmy. Tak, to jest prawda. Myślę, że bardzo fajnie, tak jak powiedziałeś, że grzech rodzi grzech. I czasami w swoim życiu jesteśmy w stanie zaplątać się tak bardzo w pewne rzeczy, których nawet nigdy się nie spodziewaliśmy, że będziemy robić. I nagle budzimy się w miejscu w swoim życiu takim, że jesteśmy gdzieś, gdzie nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, że możemy się być. Dlaczego? Bo zabrakło w pewnym momencie w naszym życiu przyznać się do jakiegoś błędu, przyznać się do winy. I nagle mija kilka dni, kilka miesięcy, kilka lat i jesteśmy ludźmi, o którym nie śniliśmy, że będziemy. Gdzieś pogubionymi, właśnie jakimiś z mnóstwem przeżyć negatywnych w swoim życiu i tak naprawdę nie poznajemy samych siebie. Myśleliśmy, że wszystko będzie wyglądało inaczej, że jest wszystko okej, a nagle parę złych decyzji, parę razy brnięcia w jakieś kłamstwo, w coś sprawia, że myślimy sobie, wow, muszę się ogarnąć. Ale jak wiele osób dotknęła nasza postawa, jak wiele konsekwencji tego wszystkiego, ile osób wyrządziliśmy przykrość, ile osób to zabolało, a wystarczyło w momencie popełnienia błędów i świadomości tego, że robimy źle, tak po ludzku stanąć przed lustrem i po prostu powiedzieć sobie, odwaliłem, muszę się do tego przyznać, muszę pokutować, muszę po prostu nie brnąć w to dalej, po prostu przyznać się do winy i oddać to wszystko Bogu. I często jest tak, że jest mnóstwo błędów i mnóstwo rzeczy, mnóstwo grzechów w naszym życiu, które gdzieś pojawiają się i to jest normalne. I rodzi nam się pytanie w ogóle, okej, to jak sobie radzić z tymi grzechami? Jak sobie radzić z jakimiś negatywnymi rzeczami w naszym życiu? Jak sobie radzić z błędami w naszym życiu? Co zrobić? Czy Dawid mógł zareagować inaczej? Szymon, to jest pytanie do ciebie. I właśnie, jaki jest taki, czy jest jakiś klucz tego, jak sobie radzić z grzechem? Już tutaj wydaje mi się, że gdzieś tam Mati w pewnym momencie wspomniał o tym, przytaczając sam początek historii gdzieś tam Dawida, kiedy on wyszedł na ten taras i kiedy zobaczył tam Batszebę, że ona tam się myje, czy co tam robiła, to już jakby to był taki jakby już moment, że on powinna się zapalić już od razu lampka i ej, mordo, hola, jakby stop. Jakby odwracamy się, nie myślimy o tym, ucinamy to. I uważam, że jakby wydaje mi się, że chyba większość z nas się zgodzi gdzieś z tym, że zanim jakby dojdzie do jakiegoś grzechu, jakiegoś błędu często w naszym życiu, jesteśmy w stanie gdzieś tam go oszacować, że on się zbliża. Że coś jakby pozwalamy w swoim życiu na jakąś przestrzeń, która gdzieś sprzyja temu. Sprzyja temu, żeby coś mogło się dalej wydarzyć. I to się tyczy z najróżniejszymi rzeczami. Więc gdzieś tam nie tylko z tym jakby takim błędem pokroju właśnie tego, co Dawid się spotkał, ale spróbuję każdą rzeczą, jakimiś takimi błędami, że możemy, mamy ten taki przestrzeń, tam taką chwilę, kiedy gdzieś tam możemy jeszcze to uciąć, możemy to ogarnąć, że ej, to zaczyna zmierzać w dziwnym kierunku, albo coś tutaj jest niepokojącego. I zacząć po prostu, albo na przykład możemy zająć się innymi rzeczami, gdzieś sfokusować swoje myśli na innych rzeczach, które są po prostu dobre albo lepsze i po prostu nie myśleć o tamtych rzeczach. Bądź też na przykład po prostu to postarać właśnie tak jakoś uciąć najprościej, zamknąć ten temat i po prostu żyć dalej gdzieś. I to jest ważne moim zdaniem, że taka umiejętność oszacowania tego, w jakim miejscu gdzieś nasz umysł się znajduje i serce, i czy to w ogóle gdzieś kieruje się w dobrym kierunku, czy to idzie właśnie w jakąś dobrą stronę i czy tego w ogóle potrzebujemy i czy to przypadkiem nie spowoduje potem jakichś kolejnych rzeczy, jak tam potem widzieliśmy, to jakby ta sytuacja, ta drobna wydawałoby się, a on sobie spojrzał i nie wie, wszystko spoko, spowodowała, że w jego głowie zaczął się taki proces tworzyć, który zapętlał się coraz bardziej i prowadził go coraz dalej i w pewnym momencie już nawet nie wiedział, gdzie się znajduje i po prostu próbował gdzieś tam łapać się, chwytał się brzytwy, żeby po prostu sprzątnąć ten syf, który zrobił. Dokładnie. I
Bardzo, bardzo fajnie to powiedziałeś, że tak naprawdę sam czyn, którego dopuścił się Dawid, pierwszy, drugi, trzeci, potem czwarty, do momentu, kiedy mąż Batszeby, czyli Uriasz, ginie, był konsekwencją pewnych myśli. W sensie i tak to jest w naszym życiu, że często ten sam czyn, ta często zła rzecz, która się dzieje, robimy ją, jest po prostu już konsekwencją nieucięcia pewnych negatywnych myśli, które się rodzą w naszej głowie. Bo tak naprawdę, to jak powiedziałeś zresztą, nie czytalibyśmy tej historii, kiedy Dawid pomyślałby sobie, okej, okay, jakaś typiarka, dziewczyna kąpie się tam, jest naga, obmywa się, ja sobie jestem na tarasie i myślę sobie, nie no, może ma męża, może nie powinienem się tak patrzeć, bo to trochę creeperskie i w sumie to dziwne, że tak patrzę i nie będę wykorzystywał tego, że jestem królem do tego, żeby do mnie przyszła i żebym zrobił swoje. W sumie fajnie by było odejść i po prostu zapomnieć o tej sytuacji, żeby ona czuła się komfortowo, żebym ja też się czuł komfortowo, zwinę, wyjdę za 5 minut. Naprawdę po ludzku, gdyby tak zrobił, byśmy nie czytali o tym wszystkim, ale kiedy pomyślał sobie, okej, okay, fajna dziewczyna, czytaliśmy o tym, że była przepiękna, popatrzę się. No i kiedy opatrzył, to spowodowało kolejne myśli, później się musiał ratować. Więc fajnie jest, kiedy w naszym życiu mamy w pewnym sensie władzę nad swoimi myślami. W sensie potrafimy z nimi walczyć. Bo myślę, że każdy z nas, jak żyje ze sobą tyle lat, ile my żyjemy, czyli mniej więcej wszyscy pewnie około 20+, czyli znamy się od 20 lat, też znamy siebie. I znamy swoje myśli, znamy jakieś swoje procesy takie myślowe i wiemy, że okej, tutaj nie powinienem skręcać, tego nie powinienem zostawiać, więc w to miejsce włożę jakąś inną myśl, żeby to zająć. Po prostu ucinamy coś. I myślę, że warto, obijąc do tego, że posłuszeństwo jest lepsze od ofiary, za każdym razem kontrolować te swoje myśli. Czy one po prostu gdzieś nie zmierzają w złą stronę? Czy one na pewno są dobre? I czy one nie doprowadzą mnie do jakiegoś miejsca, w którym po prostu będzie mega źle i skrzywdzę siebie, skrzywdzę moich bliskich i skrzywdzę milion ludzi dookoła siebie. No właśnie i czasami to nie wychodzi. Ale moje następne pytanie, tutaj może do Matiego, jest takie, że czy to jest tak, że robimy złą rzecz, żyjemy źle, dzieje się zła rzecz i po prostu do końca życia teraz musimy pokutować za to. I chodzi mi o to, czy Bóg jest w stanie te wszystkie złe rzeczy w naszym życiu, te wszystkie potknięcia, nawet to, co zrobił Dawid, zamienić na coś pozytywnego. Bo często o tym mówimy. I jak ty to widzisz w tej historii? I czy możesz nam o tym powiedzieć coś więcej? No, trzeba mieć świadomość tego, że nie ma zbyt wielkiego grzechu, którego Bóg by nie przebaczył. I też nie ma zbyt wielkiego grzechu, którego Bóg nie jest w stanie na dobre przemienić. I Bóg może każdy nasz najgłupszy błąd, największą, nie wiem, wpadkę zmienić na coś niesamowitego, na Jego chwałę po prostu. I to mogą być rzeczy, które nas dołują całkowicie i w swoich własnych oczach możemy po prostu się czuć tragicznie. To Bóg cały czas mówi do nas, kocham Cię i chcę Ciebie wykorzystać. Mam dla Ciebie plan na Twoje życie i to, że Ty popełniłeś błąd, potknąłeś się, nie znaczy, że tego planu nie ma. Tak, utrudniamy sobie drogę na pewno, żeby spełnić ten plan, który Bóg ma dla nas, ale Bóg i tak jest w stanie wykorzystać te największe nasze potknięcia na Jego chwałę. W sytuacji Dawida, tak jak powiedziałeś, jak poczytamy dalej i zobaczymy, to z małżeństwa późniejszego Dawida i Batszeby rodzi się syn Salomon, który jest potem następcą tronu. No i to jest zdecydowanie pozytyw tej całej historii, tak? Że Bóg wykorzystuje tą relację Dawida i Batszeby, żeby no, tak naprawdę kontynuować ród Dawida. I to jest piękne zdecydowanie. A w naszym życiu możemy to na różny sposób odebrać. Osoby, które przykładowo tak, kiedyś miały problem z narkotykami, no to jeśli się z tym uporały w odpowiedni sposób, są w stanie pomóc innym osobom się z tym teraz uporać, opowiedzieć swoją historię. Różne są przykłady. Tego by można pewnie mnożyć na pęczki, ale to taki, który mi przyszedł na myśl.
wykorzystujmy swoje wpadki życiowe, żeby pomagać innym, żeby w nie nie wpadali, a jak w nie wpadną, to żebyśmy z nich ich wyciągnęli po prostu. I to tak najlepiej chyba, żeby to ująć. Bardzo fajnie. Ja myślę, że fajnie jest uczyć się na błędach innych, niż sami mamy je popełniać. W sensie czasami myślimy sobie i mówimy sobie, ja muszę sam popełnić błąd, doświadczyć czegoś, bo wtedy się nauczę. W sensie i być może niektórzy tak mają, nie uważam to za końca, że to jest do końca mądre, skoro możemy uczyć się na błędach innych ludzi, po prostu brać od nich pewną wiedzę, która pozwoli nam komplikować sobie, mniej komplikować sobie życie. I ta historia nas tego uczy, że okej, może warto uciąć myśl w pewnym momencie, może warto, nawet kiedy coś zrobimy głupiego, coś bardzo złego, przyznać się do tego i zdać sobie sprawę z tego, co zrobiliśmy. I mimo wszystko jakby to, co w tej historii mnie zadziwia, to, co w tej historii mnie porusza, to właśnie jest to, że pomimo tego, co się stało, pomimo tak dużego przypału, pomimo tak dużej i złej rzeczy, Dawid dalej pozostaje na tronie, Dawid dalej wygrywa wojny, dalej Dawid ma błogosławieństwo Boga, Dawidowi rodzi się Salomon, a jak później możemy czytać, był to najmądrzejszy człowiek, jakiego ziemia widziała, który buduje świątynię, który rozwija niesamowicie to państwo, a był jego synem. I na ludzki rozum byśmy mogli sobie powiedzieć, Dawid, przewaliłeś. Powinieneś zejść ze sceny i twój czas się skończył. A Bóg mówi, okej, to było złe, ale upamiętałeś się, to było tragiczne, ale ja dalej chcę ci błogosławić. I teraz nie musisz zostawiać Batszeby, teraz nie musisz jeszcze bardziej sobie komplikować życie, ale ja będę dalej błogosławił teraz swoje małżeństwo, dam wam super potomka, dalej będziecie żyli, tylko bądźcie blisko mnie. I myślę, to jest coś, co Bóg mówi do każdego z nas. Boża miłość, Boża łaska jest większa niż nasze upadki. Boża łaska jest ponad to wszystko. Boża łaska zwycięża i zawsze będzie mówiła do nas, chodź i spróbuj jeszcze raz. To jest to, o czym mówiliśmy. Ja moje ręce trzymam, zawsze szeroko otwarte dla Ciebie. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Myślę, żebyśmy mogli jeszcze długo rozmawiać o tej historii, ale powoli zmierzamy się ku końcowi. Powoli nasza rozmowa dobiega końca. I myślę, że takim morałem i wnioskiem tego, czego dzisiaj się dowiedzieliśmy, jest to, żeby po prostu nie zapędzać się w kozi róg, ale gdzieś neutralizować ten głupią i złą myśl na samym początku, ale kiedy nam się zdarzy błąd, kiedy nam się zdarzy upadek, grzech, po prostu przychodzić z tym do Boga i nie brnąć w nieskończoność, nie brnąć w kłamstwo, nie brnąć w kolejny grzech, ale za każdym razem się przyznawać, bo to jest bardzo cenna umiejętność, umieć przyznać się przed samym sobą do tego, że się nie podobało, do tego, że zrobiłem coś źle, bo to po prostu pozwoli nam wyjść z tego i pójść dalej. Wyjść z tego i zrobić kolejny krok i to jest coś absolutnie niewiarygodnego, coś, co sprawia nam, że po prostu robimy krok dalej w swoim rozwoju, w swoim życiu z Bogiem i pozwala nam kolejny raz nie popełnić tego samego błędu, bo wierzę w to, że jesteśmy ludźmi, którzy jak już muszą, to uczą się na błędach i kolejny raz nie chcą go popełniać. A nawet jeżeli to się zdarzy, to po prostu dalej zacząć ten proces od nowa, dalej przyjść do Boga, dalej być z Nim. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję. Mati, Szymon, super powiedzieliście. Czy możemy zaklaskać dla chłopaków? To jest czas, w którym możemy, kochani, powstać. To jest czas, w którym mogę zaprosić nas zespół na scenę. Kochani, i myślę, że człowiek według Bożego serca, i to był temat naszego kazania, to był temat tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to był temat naszego poniedziałku i wszystko to, o czym powiedzieliśmy, pokazuje nam, że człowiek według Bożego serca to nie jest człowiek, który nie popełnia błędów. To nie jest człowiek, który po prostu gdzieś tam jest idealny i zawsze po prostu chodzi ze złożonymi rękoma i wszystko jest super, ale wiecie co? Dawid po tym wszystkim, co się wydarzyło, Dawid po tym wszystkim, jaka ta historia jego życia się potoczyła, po tym wszystkim, co zrobił złego, myślę, że większość z nas nie zrobiła tak strasznych rzeczy jak on. Zostaje nazwany człowiekiem według Bożego serca. I to jest niesamowita łaska, która pozwala nam patrzeć się na nasze życie z nadzieją. Z nadzieją tego, że pomimo tego, że czasami nie możemy, pomimo tego, że czasami nam nie wychodzi, pomimo tego, że czasami upadamy, pomimo tego, że czasami po prostu grzeszymy, to dalej możemy być nazwani Jego dziećmi.
Mało tego, możemy być nazwani tymi, którzy są tacy jak On, nazwani dziećmi według Jego serca. A jak wiecie, serce to jest właśnie temat listopada. Z Jego serca chcemy brać. Więc pomimo tego czasami nie wychodzi, pomimo tego, że czasami jest źle, to Jego serce jest cały czas dla nas dostępne. I cały czas możemy być z Nim. I nic, żaden błąd, żaden grzech, nic nas nie skreśla, bo Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Bóg jest Bogiem, który daje następną szansę. Bóg jest Bogiem, który mówi: spróbuj jeszcze raz, bądź ze mną, zacznijmy od nowa. Ja chcę być z Tobą, bo mój plan dla Twojego życia się nie skończył, ale pomimo wszystko, jeżeli przyjdziesz do mnie, przeprosisz, będziesz pokutował, będziemy żyli dalej. Amen? Amen. Kochani, możemy się pomodlić razem? Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, Panie, który jest wielki, jest dobry. Ty jesteś Bogiem, który mówi nam zawsze: spróbuj jeszcze raz. Mówi nam, że to, co zrobiłeś, nie przekreśla Cię. To, co zrobiłeś, nie marnujesz całego swojego życia, ale wystarczy, że przyjdziesz do mnie i po prostu przyznasz się do błędu, że przeprosisz i dalej będzie wszystko tak, jak było, Ojcze. Ja Tobie dziękuję, jesteś kochającym tatą, kochającym Bogiem, który ma do nas plan. I to jest absolutnie coś niesamowitego, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty zwyciężyłeś, Panie, na krzyżu, po to, abyśmy my mogli, Panie Boże, właśnie mieć wolność nad grzechem, Panie, abyśmy mogli przyjść do Ciebie ze wszystkim, co nas gryzie, żebyśmy mogli przyjść do Ciebie z każdym błędem. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wielki i Tobie oddajemy chwałę. Amen. Amen. Chcemy Ciebie dalej uwielbiać, Boże. Chcemy Ciebie uwielbiać dalej, Ojcze. Chcemy wyznawać to, że na Twoje imię drżą ciemności, drży wszelka ciemność, wszelkie zło. Zaśpiewajmy. Jezu. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Jezu, Jezu, uciszasz lęk. Jezu, Jezu, przed Tobą drżą ciemności. Jezu,
dzisiejszy wieczór, za to, że chłopaki tak świetnie mówili i za to, że możemy tutaj być. Witam wszystkich jeszcze raz. A jako Petra jesteśmy częścią Kościoła Radość Życia i mamy spotkania tutaj co tydzień o 9:30 i 11:30 i spotkania są biletowane. Niestety kampus na razie nie prowadzi nabożeństw. W ten piątek będą nasze grupy, damska i męska. Damska spotykamy się fizycznie, a męska będzie online. Wszystkie informacje piszcie do nas, DM-y, wszystko wam powiemy, co, gdzie i jak. Więc nie martwcie się, jeśli czegoś jeszcze nie wiecie. Jeśli macie jakieś prośby modlitewne, to piszcie do nas przez cały tydzień. My będziemy się modlić, nasz prayer team będzie się modlić i chcemy być dla was wsparciem, chcemy usłużyć wam jako Petra, jako po prostu jedną z naszych wartości jest przyjaźń i chcemy szerzyć tą przyjaźń na nas i na was wszystkich. Więc ostatnia informacja to jeszcze jest to, że z tyłu sali będzie można oddać swoje finanse. Jeśli chcecie wspierać Petrę, to zapraszam i możemy już przejść do uwielbienia. Zapraszam was do powstania. Będziemy mogli dalej jeszcze uwielbić Boga ostatnią piosenką. Także przyjdźmy jeszcze raz z radością taką ogromną. Boże, chcemy Ciebie uwielbić. Chcemy oddać Tobie chwałę, chcemy śpiewać Twojej wolności, Ojcze. Już czas był z mroku, już czas z cienia wyjść. Już czas wyjść na wolność, więc nie bój się iść. Biegnij ku nowej przestrzeni, łaska już tam czeka. Tańcz jakby kamień spadł z serca, łaska czeka. Bo gdzie duch naszego Pana, tam jest wolność, tam jest wolność. Bo gdzie duch naszego Pana, tam jest wolność, tam jest wolność. Zrób pierwszy krok, odrzuć swój lęk, w Bożej miłości zanurz się. Święty Duch tu teraz jest. Cześć!